Hej moi drodzy, z tej strony Shiro, wracamy do Danganronpa Trigger Happy Havoc. No i dobra, mieliśmy chyba ostatnio udać się z Sayaką do sali gimnastycznej po tą broń. Co, idziemy? Idziemy do sali gimnastycznej, racja? Yep. Dobziu, to ruszajmy. Ja to powiem wam, że ogólnie, jeżeli chodzi o zmianę tych głosów, ja was przepraszam, o ile na przykład, nie wiem, jakiegoś głosu zapomnę i udam inny. No ale to się zdarza, tu jest tyle osób, 15 głosów, więc no ciężko jest cokolwiek zapamiętać. Celestia, co tutaj robisz? Cóż, witajcie. Mam nadzieję, że waszej dwójce miło mija dzień. Dzień dobry, Celestio. Wymienianie się tak zwykłymi powitaniami jest jakoś dziwne. Zwłaszcza biorąc pod uwagę nasze okoliczności. Wiesz co, czasami troszkę mnie przerażasz. Cóż, pójdę już. Czy my też powinniśmy się zbierać? Tak. To idziemy. Dobra, jak wygląda ta mapa? Gdzie jest sala gimnastyczna? Sala gimnastyczna. Tu jest jadalnia, tam są toalety chyba. Prawda czy nieprawda? Oszukuję pewnie. Ej, nie widzę tej sali gimnastycznej. To jest pierwsze piętro. Jesteśmy na parterze non-stop. Cóż tu jest na mapie? Akademia Szczytu Nadziei. To jest hall? A, to jest hall, dobra. To już wszystko wiemy. Czy tutaj coś się zmieniło? Sklepik. Czy ja mogę wejść do sklepiku? Mogę wejść do sklepiku. Co jest w sklepiku? O, Junko. Hejka, Makoto. O, jesteście tu razem we dwójkę. Czyżby rendezvous? O? Jejku, Makoto. Nigdy mi nie powiedziała. Nie pomyślała, że jesteś takim podrywaczem. Nie, nie, to nie tak jak myślisz. Jestem tylko jego asystentką. Żeby zostać tak odrzucony. A? Jego asystentką? Odgrywać jakiś roleplay? Cóż, to wasza sprawa, nie mi to oceniać. W każdym razie, bawcie się dobrze. Może chodźmy już do sali gimnastycznej. Tak, chodźmy. Zaraz, ja tu chcę zobaczyć, co ja tu mam. Jakieś brachło tu leży. Tak, to definitywnie szkolny sklepik. Wygląda to jak jakaś japońsko-zachodnia mieszanka. Bardziej to wygląda na ciasny sklepik z antykami. O, mamy monetę. Już mamy dwie. Automat. Więc to musi być szkolny sklepik. Jeszcze powtarzasz. Jeszcze monitor. To jeden z monitorów, na którym pojawia się Monokuma. W tej chwili wyświetla tylko herb szkoły. Nie chcę nawet myśleć o tym, kiedy znów się na nim pokaże. O. A ty czym jesteś? Co to jest? O, może jak obrócę pokrętło, to coś wyleci. Czy chcesz spróbować szczęścia w mono maszynie? A spróbujmy. Znaczy, jak to działa najpierw? Podczas twojego pobytu w Akademii Szczytu Nadziei będziesz znajdował monety, które są porzucane po całej szkole. Te monomonetki to istny skarb dla kolekcjonerów. W handbooku jest wyświetlana aktualna liczba posiadanych monomonetek. Jeżeli wpłacisz monetę do maszyny, to wyleci z niej prezent. Im więcej wpłacisz, tym masz większą szansę, że dostaniesz coś nowego. W twoim handbooku masz zakładkę przedmioty, w której możesz wyświetlić wszystkie zdobyte prezenty. Czy chcesz spróbować szczęścia? Oczywiście, że tak. Co mi szkodzi? Dobra. Wrzućmy monetę. Zdobyłeś przedmiot. Tylko jeden? Dobra, następna. Co to jest? Rogel? Dobra. Jak stąd wyjść? To jest handbook. Ej, jak z tego wyjść? Lewy mnie. Płysanie, przekręć pokrętło. Szczęście. Ej, tu nie ma czegoś takiego jak wyjście. Ej, no nie róbcie sobie jej. Coś się zbugowało? Ej, no nie mogę wyjść.
A, klawisz R. Kurde, zapomniałem o tym. Powinienem już iść. Wyjdźmy stąd. Zapominam się o tym klawiszu R. Zwyczaj R to jest reload. To kos tamtą dwójką. Całkiem ciekawe połączenie. Czego ty chcesz? Wyglądasz, jakbyś chciał coś powiedzieć. O, nic takiego. Po prostu wasza trójka to bardzo unikalny zespół. Pozwól mi to wyjaśnić. To, że chodzę z dwiema osobami, które mają mięśnie zamiast mózgu, jest nie z mojego wyboru. Ej, to było bardzo wredne. Ona jęczałaś, że nikt cię nie zaprosił. Dlatego też zapytałem, czy chcesz chodzić z nami. Nigdy nie prosiłam o coś takiego. Przestańcie mnie wciągać do waszego mięsnego wymiaru. Rany, nie mogę uwierzyć, że uciekła. Powinniśmy za nią pobiec? Lepiej na nią nie naciskać. O, słuszna uwaga. One są jak woda i ogień. Mimo wszystko dziwnie by było, gdyby się dogadywały. Shina. Zobacz, kto tu przyszedł. Hejka, ludziska. Co tam kombinujecie? Wracamy tam, gdzie wczoraj skończyłyśmy. Mam nadzieję, że tym razem coś znajdziemy. Jeżeli znajdziemy, dam wam wszystkim znać w Trymiga. Bez względu na wszystko, musimy znaleźć drogę wyjścia. I to dlatego wybrałaś się z Chiną i z Toko? To Chyna zaprosiła Toko. Mam problem z rozmawianiem z ludźmi wprost. A, zrozumiałe. Dobra, chodźmy do tej sali gimnastycznej. Powiem wam, że przynajmniej na daną chwilę już coraz bardziej się przekonuję do nagrywki, bo początkowo ta zmiana głosu była bardzo ciężka, ale jakoś chyba damy radę. Miałem już nawet zrobić tylko co drugi dzień te odcinki, ale chyba jednak będą codziennie. Dobra, pogadajmy. Jesteśmy. Może znajdę coś, czym będę mogła się obronić. Jestem pewna, że w gablocie będzie coś, czego będę mogła użyć. Ten miecz na przykład. Czy to jest miecz? O, nie, to tylko replika. Wciąż wygląda imponująco. Jest cały pokryty złotą warstwą. Ale... rany! Ledwo ją dotknąłem, a mam brudno całą rękę od tego złota. O, racja. Twoje dłonie są całe złote. Myślę, że to nie wystarczy do samoobrony. Cóż, lepsze to niż nic. Powinieneś to wziąć do siebie. Na pewno jako zdobę ożywi twój pokój. Tak sądzisz? Ale bądź ostrożnym. Jak będziesz go brał, owin go czymś, byś się nie zabrudził. I tak też zrobiłem. Nie widzę niczego innego, czego mogłabym użyć do samoobrony. Hej, nie martw się. To nie tak, że teraz potrzebujesz tego, racja? Jakby coś miało być się stać, obiecuję, że cię obronię. Obronisz mnie? Dziękuję ci za te słowa. Mając cię u boku, nie będę potrzebowała żadnej broni. Sayaka zachichotała po powiedzeniu tego. Ten tajemniczy uśmiech. Mogę powiedzieć, że pochodzi on z jej serca, co sprawia, że czuję się spokojniejszy. Kiedy widzę ją, czuję, że mogę zrobić wszystko. Dobrze, możemy przestać szukać broni. Póki tu jesteśmy, posiedźmy jeszcze trochę. No, Sayaka, pogadajmy. Mówiłam, że chciałam z tobą pogadać, ale teraz tu jesteśmy. Nie mam pojęcia, na jaki temat porozmawiać. I na dodatek to ja cię tu zaciągnęłam. Przepraszam. Jest w porządku. Wiesz, jeśli nie mamy o czym porozmawiać, to nie musimy rozmawiać, nie? No? Nie musisz zmuszać się do rozmowy. Możemy po prostu, no nie wiem, patrzeć się w nicość. Patrzeć się w nicość. O, ale pewnie się super zanudzisz. Wiesz, stojąc i nic nie robiąc. Nie, to nie tak, że się zanudzę. Po prostu... nigdy wcześniej czegoś takiego nie robiłam. Nie miałam zbyt czasu, by nic nie robić. Łapie, czemu? Nie jesteś zwyczajną uczennicą jak ja. Masz wiele rzeczy do roboty każdego dnia. Hej, to trochę znikąd, ale... Makoto, masz jakieś marzenia?
Cóż, a co z tobą, Sayaka? Jakie jest twoje marzenie? Chciałbym o nim posłuchać. Moim marzeniem jest... Odkąd tylko pamiętam, chciałam zostać gwiazdą. Wiesz, dorastałam bez mamy. A mój tata pracował o późnych porach, przez co byłam sama w domu. Byłam wtedy jeszcze dzieckiem. Czułam się bardzo samotnie. Ale wszystko się zmieniło, kiedy po raz pierwszy zobaczyłam gwiazdę popu w telewizji. Była piękna, niczym księżniczka. Potrafiła śpiewać i tańczyć. Ale najpiękniejsze z tego wszystkiego był jej uśmiech. Patrząc się na jej uśmiech, mogłam poczuć, jak moje uczucie samotności znika. Dlatego też zdecydowałem, że chcę być jak ona. Chciałam tak samo dodawać otuchy innym. I to się stało moim marzeniem. To jest takie przepiękne. Byłaś zdolna spełnić swoje życiowe marzenie. Zdumiewające. Zrobiłam wszystko, co było konieczne, by ono się spełniło. Zrobiłam nawet rzeczy, których nie powinnam robić. O? Szczerze wierzyłam, że tak długo, jak będziesz gonić za swoim marzeniem, to ono kiedyś się spełni. Ale by tego dokonać, nie możesz oderwać oczu od swojego marzenia, nawet na chwilę. Nawet jeśli czasami to koszmar, nieważne czy śpisz czy nie, by spełnić swoje marzenie, musisz mieć na nie stały wzrok, bez względu na to, co może się stać. W tym świecie, jeśli stracisz uwagę nawet na ułamek sekundy, zostaniesz w tyle. Musisz płynąć z nurtem, nawet jeżeli brakuje ci oddechu. Właśnie w takim świecie znajduje się moje marzenie. Czy to naprawdę aż takie trudne? Nie ma w tym ani trochę frajdy? O nie, nie zrozum mnie źle. Mam z tego dużą frajdę. Ale właśnie to mnie przeraża. No? Mam frajdę z każdego dnia, w którym budzę się i robię to, co robię. Wszyscy z mojej grupy są naprawdę mili. Jesteśmy dobrymi przyjaciółkami, ale też rywalkami. Występowałyśmy razem, odkąd byłyśmy małe. Dlatego są dla mnie jak rodzina. Gdyby nie one, już dawno bym zrezygnowała z mojego marzenia. Praca z nimi i spełnianie wspólnie naszych marzeń sprawiło mi mnóstwo frajdy. Ale tego właśnie najbardziej się boję. A co jeśli świat się nami znudzi? To co wtedy? Co się stanie z nami? Czy wtedy marzenie umrze i te wspaniałe dni dobiegną końca, a każda pójdzie w swoją stronę? Sayaka. Ona się trzęsie. Musi być przerażona. Tak ciężko pracowała, poświęciła tak dużo, by dostać się tu, gdzie teraz jest. Musi być przerażona myślą, że to wszystko może stracić. Dlatego też zdecydowałam, że będę uczęszczać do Akademii Szczytu Nadziei. A? Co masz przez to na myśli? No wiesz, mówią, że jeśli ukończysz tę szkołę, to sukces będzie gwarantowany. Co oznacza, że mogłabym występować z moimi najlepszymi przyjaciółkami już na zawsze. Przynajmniej taką miałam nadzieję. Naprawdę w to wierzyłam, ale... Jesteśmy tu uwięzieni, bez możliwości wyjścia. Prawdopodobnie na mnie czekają. Podczas gdy ja tu jestem, świat zaczyna powoli zapominać o moim istnieniu. Z minuty na minutę wszyscy znikamy. Ale mimo wszystko... Sayaka? Nie mogę sobie na to pozwolić. To był pierwszy raz, kiedy usłyszałem jej krzyk. Brzmiała tak rozpaczliwie. Ale rozumiem, czemu tak się czuję. Będąc uwięzioną tutaj, marzenie, w które włożyła tyle wysiłku, może przepaść na zawsze. I nie jest to coś, co można naprawić kilkoma miłymi słowami. Ten ciężar, który nosi ze sobą. Nawet nie mogę sobie go wyobrazić. A, przepraszam, nie chciałam użalać się nad sobą. Trochę zepsułam nastrój, ha? Nie, nie zupełnie. Bardzo przepraszam. O, Sayaka. Czy może trochę zgłodniałaś? Zanim wrócimy, czemu byśmy nie skoczyli do jadalni coś zjeść? Cóż... Chcesz, żebym ci coś ugotowała do jedzenia? Może nie wyglądam na taką, ale jestem całkiem dobra w gotowaniu. O, serio? Co jest twoją specjalnością? Raju. Masz na myśli tę przyprawę? A, tylko żartuję. Wybuchła śmiechem. Jej wcześniejszy nastrój został zastąpiony przez promieniujący uśmiech, do którego byłem przyzwyczajony. Ale jak to się stało tak szybko? To tak jakby zdjęła maskę, przez którą wyglądała jak inna osoba. Wszyscy nosimy maski.
Tak czy siak, udaliśmy się do jadalni, by pójść coś zjeść. Po czym wróciliśmy do naszych pokoi. Nową ozdobą w moim pokoju jest ten sztuczny miecz pokryty złotem. Jedyne co robi, to sprawia, że czuję się jeszcze bardziej niekomfortowo. Tak czy siak, wciąż mam dużo czasu do wieczora. Niezbyt mi się uśmiecha siedzieć w pokoju do końca dnia. Może pójdę się rozejrzeć po szkole. Za chwilę doświadczysz swojego pierwszego czasu wolnego. Chcesz się o nim dowiedzieć? Pewnie, że tak. W trakcie twojego życia w szkole, w pewnych momentach będziesz miał czas wolny dla siebie. W trakcie tego czasu będziesz mógł spędzić go ze swoim kolegą lub koleżanką z klasy, by pogłębiać waszą przyjaźń. Możesz też podarować im prezent, który wywrze na nich lepsze wrażenie. Prezenty możesz zdobywać z Monomono maszyny w sklepiku szkolnym. Zaglądaj tam często. Po podarowaniu prezentu będziesz świadkiem osobistych wydarzeń, a nowe informacje zostaną dodane do profilu ucznia. Dzięki tym wydarzeniom możesz otrzymać nową umiejętność, która będzie przydatna w dalszej części gry. Gorąco zachęcamy do rozwijania i pogłębiania tak wielu przyjaźni, jak tylko możesz. Pamiętaj też, że kiedy będziesz rozmawiał z kolegą z klasy, czas będzie mijał. Kiedy skończysz, od razu wrócisz do swojego pokoju. Po upływie pewnego czasu, twój czas wolny dobiegnie końca, a fabuła będzie się toczyła dalej. Jeśli jednak jesteś za bardzo społeczny, zawsze możesz pójść spać, by pominąć czas wolny. Nie rekomendujemy tej opcji, ale jeśli bardziej interesuje cię fabuła niż postacie, to w każdym razie, dlaczego nie spędzisz trochę czasu z panną Sayaką Maizono? Jest idealną kandydatką na przyjaciółkę, nie sądzisz? No dobra, to tak zróbmy. Tak zróbmy. W ogóle jak te rzeczy wyglądają, to jest to samo. Oczywiście, że opuszczamy pomieszczenie. Sayaka, wyłaź! Chyba powinienem użyć dzwonka. Wiesz, Makoto... Nie mogę się uspokoić, naprawdę się boję. Czy powinienem pogadać z Sayaką? No dobra, spędźmy trochę czasu. Czy ty próbujesz mnie pocieszyć? Przepraszam, że przeze mnie marnujesz swój wolny czas. Zrobiłem co mogłem, by pocieszyć Sayakę. Sayaka i ja lepiej się poznaliśmy. Czy chciałbyś podarować Sayace prezent? Ależ oczywiście. Co mamy w ogóle? Mamy dwa przedmioty chyba. Czarny croissant. I co tam jeszcze były? Jakieś inne rzeczy. Mieliśmy dwa prezenty, prawda? Pagan Dancer. Dobra. Gra dla dorosłych stworzona pod Fun Plane, gdzie wcielasz się w rolę boga, który daje karę zwykłym śmiertelnikom. Powodzenia w znalezieniu kopii. Wydaje mi się, że to bardziej będzie pasować dla Hifumiego. Mamy coś jeszcze? Chyba nic nie mamy. O, herb szkoły. Dowód na ukończenie prologu. To jest przypinka, którą ma na sobie herb Akademii Szczytu Nadziei. Dobra, tylko to mamy. Dajmy jej tego czarnego croissanta. Wypiek zrobiony z czarnych składników. Wygląda jakby się spaliło, ale smakuje wyśmienicie. Dobra, dajmy. O, prezent? Dla mnie? Dziękuję ci, dobrze się nim zaopiekuję. Czy to znaczy, że jej się podoba? Makoto... Myślisz, że moglibyśmy poświęcić trochę czasu i porozmawiać? Coś się stało? Skąd ten formalny ton? Bo wiesz, ja po prostu użyłam tak formalnego tonu. Bo wiem, że mogę na ciebie liczyć. A? Mając cię po swojej stronie, czuję się o wiele lepiej. Jeśli by cię tu ze mną nie było, to nie wiem, co bym zrobiła. Czułabym się zagubiona. Bardzo mnie boli, że musieliśmy się spotkać w tak okropnych warunkach, ale czuję ulgę, że jesteś tu ze mną. Sayaka. Stojąc tu, patrząc się w jej piękne oczy i słuchając jej anielskiego głosu. Jest bardzo miłe i równocześnie zawstydzające. Ja wiem, jak się czujesz. To, że tu jesteś, uratowało mnie. Naprawdę? Pochlebiasz mi. Ten uśmiech. Ten tajemniczy uśmiech, który zmiękcza moje serce. Wcale jej nie pochlebiam. Ten uśmiech naprawdę mnie uratował.
Jednakże to dziwne, wiesz? Nigdy nie przypuszczałabym, że będę miała okazję z tobą tak porozmawiać. Przez całe gimnazjum nigdy ze mną nie rozmawiałeś. Właściwie nigdy nawet nie spojrzałeś w moją stronę. To dlatego, że byłaś jak gwiazda. Nie mogłem się tak po prostu na ciebie gapić. Chwila. Skąd wiesz, że nigdy na ciebie nie spojrzałem? Bo cały czas patrzyłam na ciebie. Zawsze szukałam okazji, żeby z tobą porozmawiać. Ty naprawdę chciałaś ze mną porozmawiać? Ale zawsze kręciło się wokół mnie wielu ludzi, przez co nie mieliśmy okazji porozmawiać przez całe gimnazjum. To była rzecz, której najbardziej żałowałam. Ale dlaczego akurat ja? Pamiętasz, jak w pierwszej klasie gimnazjum wielki ptak wleciał do szkolnego stawika? Właściwie jak o tym pomyślę, to coś mi powoli świta. To tak jak z tej japońskiej baśni. Żółw pojawił się raz na milion lat, a ten ptak raz na każde 1000 lat. Wielki ptak, który przewędrował do szkolnego stawu w pierwszej klasie gimnazjum. Myślę, że mógł to być... Wróbel, czapra, żuraw. Wróbel. Wróbel, tak? Ale wróble są często spotykane. Mieliśmy ich całe stada w szkole. Ale wróble też mają swoje przeróżne baśnie. Chociażby ta o wróblu, co uciął język. Ta, racja. Ale nie, ten ptak, którego widzieliśmy tamtego dnia, był o wiele większy. Wielki ptak, który przewędrował do szkolnego stawu w pierwszej klasie gimnazjum. Myślę, że to mógł być... Czapla czy żuraw? Żuraw. To był żuraw. On leciał prosto do stawu. Tak, to właśnie o niego mi chodziło. Był tak wielki, że sami nauczyciele nie wiedzieli, co z nim zrobić. Ale ty zaprowadziłeś go do lasu za szkołą. Pomogłeś mu znaleźć wyjście. Cóż, miałem wtedy dyżur na zajmowanie się szkolnymi zwierzętami. Dlatego kazali mi się o tym zająć. Powinnam była ci wtedy podziękować, ale... Czy będzie w porządku, jeśli zrobię to teraz? Podziękować? Mi? Bo widzisz, to ja byłam tym żurawiem. Przyszłam ci się odwdzięczyć. Pozwól, że utkam ci trochę materiału. Tak tylko żartuję. Tak, domyśliłem się. Szczerze mówiąc, byłam pod wrażeniem. Dlatego właśnie tak bardzo chciałam z tobą choć raz porozmawiać. Nigdy bym nie pomyślała, że w ten sposób będę miała okazję. Tak, gdybyśmy spotkali się gdzieś na stacji, w centrum miasta, byłoby to coś na wzór miłego spotkania z dramatu. A zamiast tego skończyliśmy w jakiejś dziwnej szkole. Może, ale nadal. Jestem pewna, że pomożesz mi znaleźć wyjście. Tak jak to zrobiłeś z żurawiem. Uratujesz mnie. Wiem, że to tylko intuicja, ale wciąż w ciebie wierzę. Że to ja mam ją uratować? Dam z siebie wszystko, obiecuję. Sprawię, że to będzie coś więcej niż tylko twoja intuicja. Jeśli jest coś, co mogę zrobić, to tak zrobię. Wierzę w ciebie. Poza tym moja intuicja zawsze okazuje się dobra. W końcu jestem medium. Żarcik, żarcik. Zaśmiała się głośno, gdy tylko o tym wspomniała. Im bardziej się do niej zbliżam, tym bardziej uśmiech na mnie działa. Cieszę się, że tak się czuję. Profil ucznia Sayaki został zaktualizowany na podstawie twoich doświadczeń. Odblokowałeś umiejętność depresyjna Tokata. Dobra robota, zasłużyłeś na to. Gdy skończyliśmy, wróciłem na chwilę do swojego pokoju. Czy to już jest noc? Noc. Ding dong bing bong. To jest szkolne ogłoszenie. Jest teraz 22. W związku z tym oficjalnie jest teraz cisza nocna. Wkrótce drzwi do jadalni zostaną zamknięte, a wejście w to miejsce będzie surowo zabronione. No dobrze, słodkich snów wszystkim. Dobranoc, śpijcie spokojnie, karaluchy pod poduchy.
Dzisiejszy dzień dobiegł końca, ale obiecuję. Jutro znajdę jakieś poszlaki odnośnie ucieczki z tego miejsca. Obiecuję. Gdy moje powieki zaczęły opadać, przypomniała mi się moja rozmowa z Seku z rana. W pewnym sensie jest to wręcz frustrujące. Nawet jeśli rozumiem, skąd u niej taka desperacja, nie potrafię jej podzielić. Presja, pod jaką się znajduje, bardzo różni się od czegokolwiek, przez co przechodzi zwykły uczeń taki jak ja. W przeciwieństwie do mnie, ona nie znalazła się w tej szkole przypadkowo. Więc nie mogę powiedzieć, że odczuwam to w ten sam sposób co ona. W porównaniu do niej, nie w porównaniu do wszystkich tutaj, nie ma wątpliwości, że ja tu nie pasuję. Myślę, że to wyjaśnia moją własną frustrację. Teatr Monokumy. A więc, na pewno zauważyliście, że zabójcza gra się rozpoczęła, ale wciąż możemy się jeszcze pośmiać. Wygląda na to, że nasi nowi uczniowie, którzy są już wypełnieni rozpaczą, nadal mają jakąś nadzieję na ucieczkę. Więc kiedy się zacznie? Kiedy ich nadzieja zacznie umierać? Czy to już? Czy to już? W tej ekscytacji zaraz mi serce wyskoczy. Dzień dobry wszystkim! Jest teraz 7 rano i noc oficjalnie się zakończyła. Czas wstać i gnać! Przygotujcie się na kolejny przepiękny dzień! Nadszedł poranek. Co powinienem dziś porobić? Czas wolny. Po pierwsze, to ja bym chciał poszukać trochę tych monetek Monokumy. Bo powiem tak, osobiście, nie chcę odpoczywać. Osobiście chciałbym... Dobra, czyli tutaj jest i tak tylko gadanie na temat tych monitorów. Ja bym poszukał monetek. Zależy mi na tych monetkach, bo chciałbym porozmawiać znów z Sayaką. Ale chciałbym jej coś dać, a myślę, że gra dla dorosłych nie jest dobrym wyborem. No, co tu jest? Jakaś pralnia? Zamknięte? Na podłodze jest klapa. Ani drgnie, musi być zamknięta. Ale jest monomonetka. Jest monomonetka, to jest wyjście. Tu co tu jest? Wygląda to na jakiś przełącznik. Ciekawe co on robi. Jest kolejna monetka. Dobrze, że tu wlazłem. Potrzebuję informacji z zewnętrznego świata. Gdyby tylko był tu jakiś działający telewizor. Dobra, wychodzimy. Czyli tu mamy jakąś spalarnię. Gdzie ja jestem w ogóle? Tu jest ta spalarnia. Tu są łazienki. To jest, rozumiem, męska. Jest tylko lustro? Nie, czy to są rybki? To jest akwarium. Pływają w nim małe rybki. Jest monomonetka. A czy tu coś mogę? Nic? Zero, nul? Lipa. Dobra, wyłazimy. Spróbujmy wejść do damskiej. To jest damska łazienka. Raczej oczywiste, że nie mogę tam wejść. Oj tam. Nie przesadzaj. Dobra, z wami zaraz pogadamy, bo z tego co wiem, to od razu przejdziemy do trybu... czasu wolnego. Drzwi ani drgną, muszą być zamknięte. To jest jakiś składzik. Pralnia. Pralnia jest otwarta. Czy tu jakieś pornuchy leżą? Nie, tu leży Junko. Leży tu kilka magazynów, pewnie są na zabicie czasu, gdy czekasz na pranie. A, jakieś pralki? Monomonetki? Pralka, nic nadzwyczajnego, w końcu jestem w pralni. No, naprawdę, nie ma nic? I co, ja mam każdą przejrzeć?
Dobra, każdą przejrzę. To nie jest problem. Czekam na monomonetki. Naprawdę nic? O, jest monomonetka. Dobra, tutaj nic nie ma. Jest monetka druga. Mam już 5 monetek, czyli 5 prezentów możemy sobie wydukać. Taki strój kąpielowy. Strój kąpielowy się suszy. Ciekawe, do kogo należy. Ale jest mi monetka. Ciekawe, gdzie leżała. Hehehehehe. Kamera. Nie podoba mi się świadomość, że ktoś może mnie właśnie obserwować. Muszę pamiętać, że mieszanie przy tych kamerach jest wbrew szkolnym zasadom. Mimo, że działa mi na nerwy, lepiej to już zostawię. A tu jest coś? O, tu jest jakaś maszyna. Automat do napoi. Zawsze dobrze coś wypić, gdy czekasz na pranie. I nie było w niej monetki? W gaciach było? Dobra. To już widzieliśmy. Wyłazimy. Dobra, moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grę dla was Shiro, Discorda, jak i harmonogram macie w opisie, a my w tej chwili kończymy. Ja biorę się zaraz za nagrywkę może drugiego odcinka. Trzymajcie się. Hej, hej.